Rąbki brawa, Roman Łuziński. Dla mnie Internet Beta jest trochę takim papierkiem lakmusowym branży startupowej w Polsce. Nie chodzi o same startupy, tak jak dzisiaj sobie wyobrażamy, ale generalnie o coś, co ja w głowie nazywam sobie branżą przedsiębiorców internetowych, związanych z branżą nowych technologii. I teraz, dlaczego beta jest dla mnie papierkiem lakmusowym? Dlatego, że w ciągu tych 4 lat ja widzę jakąś tam ewolucję rozmów, tego, co się toczy w kuluarach, albo tego, co słychać tutaj na scenie. I jak przyjechałem 4 lata temu, to słyszałem, że głównym tematem było, skąd pozyskać pieniądze, do kogo trzeba uderzyć i tak dalej, żeby ktoś dał mi pieniądze, za które później mogę upaść. Potem następny rok to była historia o tym, że upaść to wcale nie jest tak źle, że jednak rzeczywiście błędy popełniamy i że czasem biznes się udaje, czasem się nie udaje. Rok później słuchałem natomiast o tym, że fajnie jest czasem zmienić swoją koncepcję biznesową, że przywiązujemy się do jakichś planów, a potem powstaje tak zwany pivot, więc już zalążki własnego języka startupowego się pojawiły i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w ciągu ostatniego roku, być może to pojawiło się wcześniej, ale ja zacząłem to zauważać mniej więcej w ciągu ostatniego roku, okazało się, że głównym kryterium oceny potencjału przyszłego startupu jest skalowalność. I ciągle słyszę o tej skalowalności, że no, pomysł masz fajny, ale to jest takie mało skalowalne, pomysł masz kiepski, ale to jest bardzo skalowalne, więc damy ci pieniądze i tak dalej, i tak dalej. No więc ta skalowalność stała się dla mnie bardzo ciekawym zagadnieniem, dlatego że z mojej perspektywy to nie jest wcale taka prosta rzecz. Bo pierwsze, o czym ja słyszę, jak słyszę o skalowalności w wymiarze startupowym, to są oczywiście modele SaaS-owe, tak? Czyli zrobić tanie oprogramowanie, ja i mój szwagier, ja robię grafikę, on robi PHP, zrobimy sobie to oprogramowanie i wtedy cały świat będzie nas kupował i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko z mojej perspektywy i tak jak słucham różnych przedsiębiorców, którzy coś tam zaczynają, za każdym razem widzę taką pewną jakby krótkowzroczność. Znaczy bardzo często słyszę, że zapominają w ogóle o tym, o zatrudnianiu ludzi. O tym, że skalowalność firmy to jest także rozwój firmy w perspektywie osobowej. I tutaj pojawia się takie naiwne przekonanie, że kiedy moja firma będzie rosła i kiedy będą się pojawiały jakieś nowe możliwości, kiedy będę zatrudniał nowych ludzi i tak dalej, to ta moja jakaś firma będzie rosła w sposób, nie wiem, taki nieograniczony, tak? To znaczy te 3 osoby, które założyły firmę, w pewnym momencie staną się 30 osobami i one zachowały dokładnie tą samą tożsamość. Natomiast z mojego doświadczenia to wygląda troszeczkę inaczej i właśnie o tym chciałem dzisiaj poopowiadać, czyli o moim widzeniu skalowalności jako o rozwoju osobowym przede wszystkim firmy. Jeżeli popatrzymy sobie na ziarenko piasku jako jedną rzecz, to ziarenko piasku jest twarde, może być jakieś błyszczące, w każdym razie jest minerałem, tak? Natomiast jeżeli weźmiemy 100 tysięcy ziarenek piasku, ono nagle staje się piaskiem. Przestaje być twarde, a staje się sypkie. Zyskuje zupełnie nową właściwość, której nie miało wcześniej. I może się to wydawać dość błaha metafora, ale chciałbym powołać się na artykuł laureata Nobla, Paula Andrewsa, który napisał coś takiego, artykuł pod tytułem More is different. On zwrócił uwagę na to, że w bardzo wielu naukach, a on dostał Nobla z fizyki, jest tak, że obserwowanie zjawisk w mikroskali, w średniej skali i w większej skali rządzi się zupełnie innymi prawami. To już było trochę wcześniej, w wcześniejszej prelekcji, że fizyka cząstek elementarnych wymaga trochę innej fizyki, innego opisu świata i innych mechanizmów niż fizyka, której uczymy się w podstawówce. To jest dla nas dość oczywiste. Ale przejdźmy sobie na chwilę na ludzi i popatrzmy, jak to się dzieje z ludźmi. To, co tutaj widzicie, to jest mapa Nowego Jorku, w której różnymi kolorami są zaznaczone kolory skóry ludzi, którzy zamieszkują te obszary. I na niebiesko mamy osoby o tak zwanych Afroamerykanów, na czerwono tak zwaną rasę kaukaską i tak dalej, i tak dalej.
Zauważono, kiedy sprawdzano różnego rodzaju parametry na mapach miast, to jak ludzie zarabiają, jakie są rasy, albo na przykład poziom wykształcenia, to okazało się, że bardzo charakterystyczne dla dużych skupisk ludzkich jest to, że organizują się w pewnego rodzaju getta. Pojawia się jakaś segregacja. A jednocześnie, co jest bardzo ciekawe, jeżeli byliście kiedyś w prawdziwie kosmopolitycznym mieście, w którym na ulicy można spotkać ludzi różnych ras, różnych kolorów, różnych wyznań, to, że kiedy porozmawia się z przeciętnym, wyrwanym zupełnie statystycznie z ulicy człowiekiem i zapyta się go o poziom tolerancji, czy on ma coś przeciwko czarnym? Nie, nie mam nic przeciwko czarnym. Czy masz coś przeciwko żółtym? Nie, nie mam nic przeciwko żółtym. Ludzie jako jednostki, kiedy się z nimi rozmawia, okazuje się, że są stosunkowo bardzo tolerancyjni. Natomiast kiedy połączy się ich w skupiska, w jakiś sposób sami organizują się w tak, że dzielą i stawiają między sobą mury. I tym zagadnieniem zajął się inny laureat Nobla z ekonomii, Thomas Schelling. I kiedyś podróżując samolotem stworzył bardzo prosty model, żeby zobrazować to zjawisko. Ten model nazywa się modelem segregacji Schellinga. Wyobraźcie sobie takie pole. Pole, które na przykład, nie wiem, może służyć do gry w kółko i krzyżyk. To jest najprostszy taki model, który się wykorzystuje na przykład w automatach komórkowych. I wyobraźmy sobie jakąś tam osobę, która jest obiektem naszych badań i jej dotyczą oddziaływania, o których będziemy za chwilę rozmawiali. Ona mieszka w środkowej części tego pola. I ta osoba ma sąsiadów. I połowa tych sąsiadów jest taka jak ona, a połowa jest zupełnie inna. I ta osoba myśli sobie tak. Będę mieszkała w tej dzielnicy tak długo, jak długo przynajmniej połowa mieszkańców będzie taka jak ja. Czyli według moich norm to jest super tolerancyjna osoba. Jeśli 50% moich sąsiadów będzie białych, będzie zarabiało mniej więcej tyle co ja i tak dalej, to jest git. A cokolwiek się dzieje po drugiej stronie ulicy, to mnie zupełnie nie interesuje. To jest coś, co ja bym nazwał tolerancją. Ale ta osoba ma jeszcze jedną regułę. Dlatego, że jeżeli zostanie przekroczone te 50% podobnych do mnie i nagle okaże się, że wprowadzi się nowa osoba, która zmieni tą proporcję i sprawi, że mniej niż 50% osób będzie podobna do mnie, to mi wtedy w tej dzielnicy przestaje się podobać i w rezultacie spadam. Bardzo prosta reguła, tak? Schelling napisał to w samolocie na serwetce. Natomiast co się dzieje, kiedy zastosujemy dokładnie tą samą regułę do wszystkich uczestników tej gry i pomnożymy to razy 1000? Chciałem wam pokazać wymodelowany już eksperyment dla tolerancji 50%. To, co tutaj widzicie, jeżeli macie dobry wzrok, to dwa typy aktorów. Są czerwoni i są zieloni. I dla nich wszystkich zastosowana jest dokładnie ta sama reguła. Jeżeli 50% jest blisko mnie podobnych, to ja wtedy mieszkam. Jeżeli więcej jest podobnych, to ja mieszkam. Jeżeli mniej jest podobnych, to ja spadam z tej dzielnicy i szukam sobie innego miejsca. A teraz uruchamiamy czas. I to, co widzicie w bardzo krótkim czasie, to okazuje się, że ta grupa bardzo tolerancyjnych ludzi zaczyna tworzyć getta. Zaczyna tworzyć skupiska bardzo podobnych do siebie, chociaż oni tak naprawdę jako jednostki są wybitnie tolerancyjni. I teraz właśnie troszeczkę o ludziach i o tym, co się z nimi dzieje, kiedy zaczynają pracować w grupie. Ja pracuję na co dzień w reklamie i pracuję z ludźmi, których nazywa się kreatywnymi. Kreatywnych w reklamie można poznać po tym, że noszą szalik w lato na przykład. Albo tam siedzą w planie B w Warszawie, albo w różnych innych takich miejscach. Oni nie piją coli, tylko frizz-cole i tak dalej, spóźniają się na spotkanie. W każdym razie mają głowy w chmurach. I pracowałem z kilkoma naprawdę wybitnymi kreatywnymi, którzy mają wyjątkowe pomysły. I kiedy posadzić jedną taką osobę i dać niezwykle trudne, skomplikowane zadanie, to dlatego ona jest nazywana kreatywnym, że ona wymyśli coś, na co ja nigdy w życiu bym nie wpadł. Tak? To są naprawdę często wyjątkowi i bardzo wybitni ludzie. Ale charakterystyczne dla biznesu i dla reklamy są spotkania. Kochamy spotkania. Biznes wymaga spotkań. Na dodatek biznes wymaga grupowego wymyślania odpowiedzi. I z tymi wyjątkowymi jednostkami, z których każda sama potrafiłaby przenosić góry, dzieje się coś bardzo dziwnego, kiedy połączy się ich razem. Kiedy połączy się ich razem,
Okazuje się, że tracą magiczną zdolność rozwiązywania problemów, a zyskują magiczną zdolność robienia nowych. Znaczy, pewnie znacie taką koncepcję burzy mózgów, wspólnego wymyślania. Jest to taki mit, który się przyjął w biznesie i w reklamie, że ludzie razem jak myślą, to wymyślają lepiej. W praktyce działa to tak, że jest bardzo wiele mechanizmów zniekształcenia grupowego podejmowania decyzji i grupowego myślenia. Ale jeden, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć, jest najbardziej przerażający i tym zjawiskiem jest konformizm. Okazuje się, że kiedy ludzi połączy się razem w grupie, to dla nich nagle pojawia się nowa, bardzo ważna rzecz, którą się zajmują. Wcale nie problem, którym się zajmują, tylko to, że są w grupie i że w tej grupie oni chcą być akceptowani, chcą być lubiani, chcą być postrzegani tak albo inaczej i nagle coś zupełnie innego zaczyna angażować ich głowę. Żeby opisać ten mechanizm, powołam się na taki eksperyment klasyczny, który kiedyś przeprowadził jeden psycholog, który nazywał się Solomon Asch. Solomon Asch podzielił oczywiście, zgodnie z regułami metodyki, grupę na eksperymentalną i kontrolną. W grupie kontrolnej pokazywał ludziom w rzędzie ustawionym uczestnikom eksperymentu, na przykład 10 osobom po kolei, pokazywał im taką linię, a później pokazywał im takie 3 linie i się pytał, która z tych 3 linii jest najbardziej podobna do poprzedniej. Która jest najbardziej podobna? Najniższa. Najniższa, tak? Okej, to ja poprawię jeszcze raz, bo aparaty słuchowe włączone, ale okulary nie są jeszcze na nosach. Tak, środkowa jest najbardziej podobna i dla wszystkich to było bardzo oczywiste. Czyli stało 10 osób, która jest najbardziej podobna? Środkowa, 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 środkowa. Dziękuję, następna grupa. Natomiast zadziało się coś bardzo ciekawego, kiedy w grupie eksperymentalnej 9 badanych zastąpiono pomocnikami eksperymentatora. A nasz uczestnik eksperymentu, ten prawdziwy, o którego nam chodziło, był albo ostatnią, albo przedostatnią osobą w grupie. Znowu pokazywano linię wzorcową, a potem pokazywano następne 3 i pytano się, która jest najbardziej podobna. I tak jak jeden troll na sali tutaj, ci pierwsi zaczynali mówić: ta na dole, ta na dole, ta na dole, ta na dole. I okazuje się, że ta 9 osoba, która rzeczywiście była nieświadomym uczestnikiem eksperymentu, nagle myślała: kurde, może ja coś mam nie tak jest. Może coś się... No to ta na dole, no bo 9 osób nie może się mylić, nie? I Solomon Asch opisał to zjawisko jako konformizm, jako tendencję do tego, żeby kiedy jesteśmy w grupie ludzi, dążyć do zgodności z wielu różnych powodów, nad którymi teraz nie będę się rozwodził, a nie do tego, żeby odpowiedzieć prawdziwie na pytanie. Okazuje się, że opinia innych ludzi zniekształca nasze wyobrażenie i my mamy tendencję do tego, żeby brać ją jako tą wiążącą i jako prawdziwą. Ale co jest bardzo charakterystyczne w tym eksperymencie, nie wszyscy byli równo na to wrażliwi. Były osoby, które mówiły: środkowa, wszyscy inni się mylą. Ale większość osób miała tendencję do tego, żeby przynajmniej raz przyjąć za prawdziwą opinię grupy, która wypowiadała się wcześniej. Jeżeli popatrzymy sobie na inne badania, które pewnie, jeżeli jesteście silnie związani z branżą startupową, to już żygacie tym obrazkiem, to pewnie znacie model dyfuzji innowacji Rogersa. Jeżeli nie znacie, to tak pokrótce. To był socjolog, który badał taką ciekawą rzecz. Zauważył, że w różnych społecznościach ludzie mają nierówne tempo przyswajania innowacji, wypróbowywania nowych rzeczy. I zauważył coś takiego, że gdzieś około 2 odchylenia standardowego, gdzieś około 2% ludzi ma tak, że kiedy pojawia się coś nowego, to oni w to wchodzą niezależnie od tego, co robią inni. Natomiast później stopniowo pojawia się następna grupa ludzi, która na przykład mówi: a skoro tamci spróbowali, to ja też wypróbuję. A potem następnie, skoro tamci spróbowali, to ja też wypróbuję. I tak innowacja rozchodzi się gdzieś po wybranej grupie w ciągu jakiegoś tam okresu czasu. Ale zawsze zaczyna się od tych kilku osób, które tutaj są wyrażone jako 2,5%. Więc zwróćcie uwagę na to, że gdyby popatrzeć na nasz eksperyment Solomona Asza i połączyć go z tym wykresem, to okazuje się, że zdecydowana większość ludzi w populacji to są ludzie, którzy oglądają się na to, co robią inni. I uważają, że to, co zrobili inni, mówi nam,
czy to jest prawdziwe, czy to jest słuszne, czy to jest istotne i na tej podstawie ja mogę podjąć jakąś decyzję. I coś takiego się nazywa modelem owacji na stojąco. Pewnie znacie takie filmy, gdzie jest jakaś tam, nie wiem, dziewczynka sparaliżowana, głucha, przejechana przez samochód, ale ona w ostatniej chwili wychodzi na scenę i chociaż jest głucha i nic nie widzi, i jeszcze potrącona i na wózku, to bierze wiolonczelę, zaczyna grać, kończy, cisza, suspens. I nagle ktoś wstaje i... A potem następny. Bo ludzie tak powoli się rozkręcają, jak coś jest dobre, nie? I zawsze jest ten pierwszy klakier, który zaczyna klaskać i mówi, ja uważam, mimo was, że to było zajebiste. A wtedy inni, skoro on tak uważa, to może coś w tym jest. Skoro tych dwóch tak uważa, to może coś w tym jest. I w ten sposób nagle okazuje się, że cała sala coś uważa. A zaczęło się od tej jednej osoby. Tak? To jest naśladownictwo w czystej formie. Więc teraz wrócimy na chwilę do skalowalności. Kiedy rozwija się firma, zaczynają dziać się różne dziwne rzeczy. Na przykład idea, żeby opisać strukturę na stronie internetową za pomocą jakiegoś wykresu. W każdym razie zatrudniamy jakichś ludzi i pojawia się jakaś hierarchia. To jest coś zupełnie naturalnego. Grupa wymaga hierarchii, żeby była zorganizowana. Więc zatrudniamy kolejnych i kolejnych i kolejnych ludzi. I zastanówcie się, jakie jest prawdopodobieństwo, że w naszej grupie ludzi, których zatrudniamy, mamy samych innowatorów. Statystycznie rzecz biorąc, gdyby to była łapanka, mamy 97% szans na to, że człowiek, którego zatrudniamy, to jest typowy naśladowca. To jest człowiek, który zrobi coś pod warunkiem, że ktoś przed nim uważa tak samo jak on. Oczywiście możemy założyć, że jesteśmy wybitnymi headhunterami, że jak ja pójdę na spotkanie z potencjalnym pracownikiem, to ja od razu wiem, co w trawie pisze. Ja wiem, co to jest za człowiek, więc ja wybieram tylko ludzi, którzy są po prostu następnym Steve'em Jobsem, tak? Są jakimś po prostu... No, mają talent, są wybitni i tak dalej. I tutaj już nie mam jakichś badań, tylko mam osobiste doświadczenie, że im bardziej człowiek jest przedsiębiorczy i innowacyjny, tym krócej pracuje w firmie. W firmie najdłużej zostają ludzie, którzy chcą mieć spokój, chcą wychodzić o 5, chcą znać zakres obowiązków od A do Z. Natomiast ci ludzie, którzy mają tendencję do zmieniania świata, do robienia problemów, do stawiania niewygodnych pytań, to są ludzie, którym w pewnym momencie w organizacji robi się zwyczajnie nieprzyjemnie. Oni dążą do tego, żeby albo coś zmienić i zmieniają organizację, albo podobnie jak część osób tutaj na sali pójść na swoje i zakładać własny biznes albo pracować na freelancie. I jakie to ma konsekwencje? Organizacja, kiedy się rozrasta, dąży do tego, żeby wszystko zaczynało działać mniej więcej jak w mechanizmie zegarka. To znaczy wszyscy mają ze sobą współpracować, każdy realizuje swój jakiś mały, malutki cel i oddziałuje na drugą osobę. Jak ty robisz dobrze swoją robotę, to ja robię dobrze swoją robotę. Ja mogę pracować, dlatego że księgowy pamięta o mojej pensji. Księgowy pamięta o mojej pensji dzięki temu, że ja płacę jemu pensję, dlatego że ja zarabiam na to, żeby on pamiętał o mojej pensji. Tak? To jest jasne, tak? Mniej więcej w ten sposób to działa. No i kiedy mamy 100 osób, to te 100 osób nagle zaczyna dążyć do tego, żeby nie mieć problemów. To jest nasze najbardziej oczywiste pragnienie, kiedy jesteśmy w grupie. Być akceptowanym przez grupę. Wykonywać swoją robotę w taki sposób, żeby ktoś inny przeze mnie nie miał problemów. Bo kiedy ja się czymś spóźnię, kiedy ja o czymś zapomnę, kiedy ja coś zakwestionuję, nagle przerywam i zaburzam pracę całego mechanizmu. Więc mówiąc już potocznym językiem, firma wraz z rozrostem organizacji i zatrudnianiem kolejnych ludzi zaczyna się usztywniać. Zaczyna pracować w sposób bardzo rutynowy, bardzo powtarzalny, bo właśnie tam jest to, co my dzisiaj nazywamy potocznie optymalizacją albo skalowalnością, czyli koszty pracownicze maleją, a zyski rosną, bo ludzie robią swoją robotę, a im bardziej jest podzielona na proste i powtarzalne części, tym tańszych ludzi możemy zatrudnić i generalnie organizacja się kręci. Tylko organizacja, która podlega tego rodzaju dynamice, w pewnym momencie staje się bardzo krótkowzroczna. Dlatego, że jeżeli mamy samych ludzi, którzy nie chcą mieć problemów, a to jest naturalne pragnienie ludzi i to naturalne pragnienie większości z nas. Nie mieć problemów, mieć święty spokój, być akceptowanym przez moją grupę, być w pracy tym, kogo wszyscy lubią, a nie tym, na którego wszyscy narzekają, bo przez niego mamy jakieś problemy, to my mamy tendencję do widzenia świata w taki sposób, który nie stwarza problemów.
My w tym momencie zaczynamy dążyć do tego, żeby świat, który my postrzegamy, jak najbardziej pasował do obrazu świata organizacji. I mogę wam powiedzieć, że niezliczoną ilość razy, kiedy przychodziłem jako usługodawca, jako członek, reprezentant branży reklamowej do klienta, wielokrotnie słyszałem, to jest świetne, ale mielibyśmy z tym mnóstwo problemów. Albo na przykład słyszałem, to jest bardzo dobre, ale wymaga dużo pracy. Nie zrobimy tego. I wydawało mi się, że to jest absurdalne, kiedy ktoś prosi mnie o to, żebym napędzał jego sprzedaż, a ja przynoszę coś, co napędzi jego sprzedaż. A on mi mówi, ale ja będę miał z tym problemy, więc wolę coś, co nie napędzi mojej sprzedaży, ale nie ma problemów. Wydawało mi się to absurdem. Ale później uświadomiłem sobie, że ja w swojej własnej organizacji mam bardzo podobnie. Dlatego, że kiedy pracuję z 5 osobami, które chcą wyjść o 5, a ja o 4:45 dochodzę do wniosku, że coś tu totalnie nie gra, to co mam zrobić? Siedzieć do nocy, nie? Dlatego właśnie prezentację na BT robię o 1 w nocy dzień przed. Ale póki co pamiętam flow, więc powinno iść dalej. Dlaczego jest problem z tym sposobem myślenia? Dlatego, że wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy, żyjemy i zarabiamy pieniądze dlatego, że ktoś coś przegapił. Nie byłoby mediów internetowych, gdyby media tradycyjne nie przegapiły internetu. Nie byłoby social media i blogasków, gdyby PR-owcy tego nie przespali. Nie byłoby monitoringu internetu, gdyby branże, które zajmowały się od wielu lat monitoringiem prasy, nie przegapiły social media. Każda nowa kategoria i każda nowa technologia tworzy nie tylko nowe szanse, ale też nowe potrzeby, które trzeba rozwiązać. I w momencie, kiedy te potrzeby powstają, są na rynku firmy, które potrafią te potrzeby zaspokoić. Mają pieniądze, mają zasoby i mają ludzi. Wiecie, czego nie mają? Nie mają ochoty na problemy. I jeżeli myślicie, że to wy jesteście tymi cwanymi, to pamiętajcie, że oni też myśleli, że są ci cwani. Dlatego, że żyjemy w bardzo dynamicznie i szybko zmieniającym się środowisku. Oczywiście jeszcze polski rynek internetowy i polska branża nie ma wielkich, spektakularnych faili. Ale zastanówcie się na spokojnie, dlaczego gigant internetowy, jakim jakiś czas temu było gadu-gadu, dlaczego nie ewoluował? Dlaczego się nie zmienił? Dlaczego kiedy mając olbrzymie zasoby finansowe, kiedy mając olbrzymie możliwości, kiedy mając duże zaplecze technologiczne i gigantyczną bazę ludzi, mieli tak duży problem z tym, żeby to skapitalizować? Kiedy wiadomo już było, kiedy wchodził Facebook, kiedy pojawiały się inne rozwiązania, że ich rynek się kończy. Oni wydawali się biernie na to patrzeć. I kiedy popatrzycie na przykład na upadek Kodaka, kiedy weszły aparaty cyfrowe, albo kiedy popatrzycie, co się stało z Nokią, kiedy pojawiły się smartfony, to często patrzymy z boku i myślimy, no jak oni mogą być tacy bierni? Rynek się zmienia, świat się zmienia, konsumenci się zmieniają, a oni jakoś w cholerę są tacy sami i wydają się zaklinać rzeczywistość, że kiedyś może to się odwróci. Słyszeliście kiedyś, że internet się skończy, nie? Pewnie. Albo media, które mówiły, nie, telewizja to jednak zawsze, bo internet to chwilowa moda, tak? To tam są tylko jakieś pudelki i inne takie rzeczy. Ale wcześniej, żeby zobrazować teorię dotyczącą tego, że more is different, powołałem się na Thomasa Schellinga. Ja kiedyś stanąłem w bardzo podobnej sytuacji. Pracowałem bardzo długo jako strateg i w pewnym momencie stałem się szefem innowacji. I zadałem sobie takie pytanie, które w mojej głowie było bardzo istotne. A ja mam taką głowę, że niektóre pytania nie pozwalają mi spać całymi miesiącami. I to pytanie brzmiało tak. Jeżeli ja się zawodowo zajmuję minimalizowaniem ryzyka, zawodowo zajmuję się mówieniem ludziom tym, co od zawsze działa, to na jakiej podstawie ja mogę etycznie rekomendować coś, co jest nieznane? No bo innowacja jest nieznana. Jeżeli rekomenduję coś, co jest nieznane, to oczywiście, że to musi być gorsze, bo jest większym ryzykiem niż coś, co jest znane. Nieznane może się nie udać. Znane mogę powtórzyć z taką, a nie inną, z takim, a nie innym prawdopodobieństwem. I w związku z tym, nie mogąc wyjść już z tych rozważań i dochodząc do granicy obsesji, zrobiłem trochę tak jak Schelling i stworzyłem swój własny model, żeby go sobie trochę poobserwować. Nazwałem ten model modelem gorączki złota. On jest trochę bardziej skomplikowany, ale postaram się go opisać krok po kroku. Wyobraźcie sobie planszę.
Na tej planszy mamy rozsypane pieniądze. To są rynki. One są tutaj reprezentowane przez zaznaczone na czerwono przykładowe takie cyferki. Jest jakieś złoto na planszy. Tego złota na planszy jest zawsze stała ilość. To znaczy, że jeżeli jedna kubka zniknie, gdzieś indziej pojawi się nowa, bo to mniej więcej odzwierciedla dynamikę rynku, tak? Skończyły się aparaty analogowe, pojawiły się cyfrowe i tak dalej. Generalnie nasza konsumpcja rośnie, więc rynki rosną. To nie jest tak, że rynek się kończy. Jeden się kończy, drugi pojawia się w innym miejscu. I mamy dwa rodzaje graczy. Gracze są reprezentowani przez te trójkąciki. Ci gracze, którzy są reprezentowani przez kolor zielony, ich jest najwięcej. To są tak zwani followersi. Jak działają followersi? Followers łazi sobie głupio po planszy do momentu, aż znajdzie złoto. Kiedy znajdzie złoto, krzyczy do wszystkich: znalazłem złoto. Bo my oczywiście wszyscy wiemy o tajemnicy firmowej i tak dalej, ale kiedy kupujemy nowy samochód, to wrzucamy to na Face'a i tak dalej. Informacje o tym, gdzie się zarabia, rozchodzą się generalnie dość szybko po rynku. Co wtedy robią wszyscy inni followersi? Zbierają informacje o tym, gdzie jest najbliższe złoto i pędzą do niego najkrótszą możliwą drogą. To jest optymalne, prawda? Teraz siedzę i nie ma złota, blisko jest złoto, to idę i żrę to złoto. Wydaje się, że to jest bardzo logiczne. Jest to bardzo prosty i bardzo efektywny algorytm. Ale mamy też innych uczestników, których jest o wiele mniej. Zgodnie z modelem dyfuzji innowacji Rogersa, tak jak mówiłem, followersów mamy tam 90 parę procent, tak? Więc tutaj jest około 90 zielonych naśladujących graczy. A tutaj zaznaczone tymi kołeczkami czerwonymi, których są cztery na planszy, są niebiescy gracze. Niebiescy gracze zachowują się jak idioci. Chodzą w kółko, zupełnie losowo. Co rundę wybierają zupełnie losowy kierunek i idą o jeden krok w jego stronę. Chyba, że znajdą złoto. Jak znajdą złoto, to żrą. A jak złoto się skończy, nadal poruszają się jak idioci. Zupełnie, zupełnie losowo. Nie mają żadnej informacji albo nie wykorzystują tych informacji o tym, gdzie to złoto się znajduje. Model trochę bardziej skomplikowany, ale póki co wydaje mi się dość prosty, prawda? To teraz chciałem wam pokazać, co się zadzieje, kiedy ten model uruchomimy w czasie. Te białe linie, które widzicie, to są linie, kiedy followersi wymieniają się informacjami o tym, gdzie znalazłem złoto. I żrą. A jak skończą żreć, to idą gdzieś indziej, gdzie jest złoto. Jeżeli się przejrzycie, to zobaczycie, że gdzieś tutaj się kręcą tacy losowi idioci, którzy chodzą gdzieś w kółko. Zupełnie bez sensu. Zupełnie nieoptymalnie. Natomiast followersi lecą do najbliższego złota. Model działa. A teraz popatrzmy na to, jak jedni i drudzy zarabiają. Dodamy informacje o przychodzie. I kiedy będziemy obserwować te linie, nagle się okazuje, że ci losowo poruszający się idioci w uśrednieniu zarabiają więcej. Kiedy zobaczyłem to po raz pierwszy i próbowałem to rozkminić, po prostu pomyślałem sobie, ja pieprzę, ty to, Roman, potrafisz sobie zrobić nowy problem. Model, który sam wymyśliłem, działa tak, że ja za cholerę nie potrafię wytłumaczyć, jak on działa. Więc zacząłem obserwować to i zacząłem zmieniać ilości kubek złota, to ile co rundę oni konsumują, to jak szybko się poruszają i tak dalej, i tak dalej. Okazywało się, że zawsze w dłuższym okresie czasu ci losowo poruszający się idioci w uśrednieniu zarabiają więcej. Nie mogłem tego skumać. To jest matematycznie bez sensu. Oni poruszają się nieoptymalnie. Ujmując rzecz ekologicznie, marnotrawią energię. Natomiast pozostali wykorzystują ją maksymalnie efektywnie. Idą do najbliższego złota i żrą. No przecież nie ma nic prostszego i bardziej optymalnego. I kiedy obserwowałem ten model raz, drugi, trzeci, czwarty, zacząłem z nim chodzić do toalety, zacząłem z nim zasypiać i obserwować, i łapać się za głowę, obserwować różne parametry, dlaczego tak się dzieje, bo mi to się kompletnie nie skleja, zacząłem obserwować jeszcze jeden parametr, na który być może zwróciliście uwagę, kiedy uruchomiłem model po raz pierwszy. Czyli rozproszenie. Okazało się, że to nie jest tak, że innowatorzy mają lepszy sposób.
Okazuje się, że followersi mają gorszy sposób, dlatego że poruszają się w skupieniu. To nie jest tak, że innowatorzy poruszają się optymalnie, tylko to jest tak, że followersi w pewnym momencie zaczynają się zachowywać nieoptymalnie, dlatego że w dużej ilości zaczynają konsumować te same zasoby, podczas gdy pozostałe są nieeksploatowane. I jak zobaczycie ten moment, w którym innowatorzy zaczynają zarabiać więcej niż followersi, to on pokrywa się mniej więcej w tym samym momencie z malejącym rozproszeniem followersów. Czyli to jest tak naprawdę, gdyby przyjąć taką metaforę, nic innego jak coś, co możecie znać być może jako zjawisko komodyzacji rynku. Rynki mają taką właściwość, że wraz z rozwojem dążą do takiego momentu, gdzie zawsze znajdzie się ktoś, kto zrobi to taniej, szybciej, lepiej, bardziej efektywnie, a walka zaczyna się tylko i wyłącznie na to, jaką jest w stanie wykręcić marżę. I w ten sposób produkty stają się coraz tańsze i coraz bardziej upodobniają się do siebie, dlatego że mainstream zawsze chce tego samego. Więc wiemy, jaki dać im dżem, wiemy, jaki dać im ketchup, jak powinien wyglądać smartfon i jak powinien wyglądać tablet. Może być mniejszy albo większy, na tym się robi wielkie pieniądze, nie? I w tym momencie zaczynamy dostarczać tego samego rodzaju produkty, czyli wszyscy zaczynają robić to samo. Ale całe szczęście jest na świecie kilku idiotów, którzy raz na jakiś czas wchodzą na rynek i trochę tak jak dziecko nie wiedzieli, że tak nie można. Nie wiedzieli, że tak się nie robi. Przyszli, zrobili, wygrali, dziękuję. Koniec, tak? Myślimy o nich trochę jako o dzieciach. Myślimy sobie, że ci ludzie po prostu mieli szczęście i po prostu im się udało. Facebook nie był pierwszy, Google nie był pierwszy i tak dalej. Są różne powody, czynniki losowe, które sprawiają, że niektórym się udaje, ale jednocześnie są pewne stałe mechanizmy, które sprawiają, że wszyscy ci, których nazywamy racjonalnymi graczami, zaczynają w pewnym momencie grać w tą samą strategię. Zaczynają działać optymalnie i w związku z tym wszyscy w tym samym czasie dochodzą do tych samych wniosków. Od teraz smartfony muszą być trochę większe, a tablety trochę mniejsze. To, że mamy tablety rozmiaru smartfonów, to jest problem, bo to osobna kategoria, niech się martwią ci od tabletów albo tamci od smartfonów. Generalnie w pewnym momencie wszystkie produkty stają się dokładnie takie same. I teraz jedna ciekawa rzecz, bo mówimy o ludziach, którzy działają racjonalnie, którzy nie chcą mieć problemów. Oni chcą iść najkrótszą drogą do złota. A jeżeli wrócimy na chwilę do dzieci, to prawdopodobnie wydaje wam się oczywiste, a mam nadzieję, że wam się wydaje oczywiste, że kreatywność jest chaotyczna. Kreatywność nie tylko taka twórcza, taka malarska albo jakakolwiek inna, tak? Tylko też kreatywność w biznesie jest skazana na chaotyczne poszukiwania. Nie bez powodu pokazałem wam ten model. Moje poszukiwania odpowiedzi były chaotyczne. Tak długo nie mogłem znaleźć odpowiedzi, że stworzyłem model, który postawił nowe pytania. Nie miałem zielonego pojęcia, że to w ten sposób zadziała. Ale zadziało się i dzięki temu znalazłem nowe odpowiedzi. Chociaż zajęło mi to dodatkowy miesiąc, czyli z perspektywy czasu to nie było zupełnie optymalne. Pracowałem z bardzo wieloma kreatywnymi i zauważyłem jedną bardzo ciekawą rzecz, że jeżeli chcesz, żeby ktoś ci spieprzył projekt, to nie ma lepszego pomysłu niż na przykład powiedzieć mu, że to ma być na piątą, a potem przychodzi do niego co godzinę i mówić: jest już, co masz, pokaż, no coś musisz mieć, już czwarta, za godzinę masz być, pracujesz 6 godzin. Ludzie wyobrażają sobie, że kreatywność to jest proces liniowy. Jeżeli mam dostarczyć 100% w 10 godzin, to po 5 godzinach będę miał 50%. Ale praktyka pokazuje, że kreatywność jest totalnie chaotyczna i nieliniowa. Bardzo często eksploatuje się zupełnie nieracjonalne obszary po to, żeby w pewnym momencie wrócić do czegoś, do czego sięgało się na samym początku. I to jest coś, co ja w swojej branży obserwuję na bieżąco. Ale wracając na chwilę do biznesu, chciałem powiedzieć o jednej ciekawej obserwacji. Dosłownie 2 czy 3 dni temu rozmawiałem z menadżerem wysokiego szczebla z dużej międzynarodowej korporacji. I rozmawiałem z nim o projektach wewnętrznych, tak zwanych projektach NPD, tak? Czyli startowaniem nowych produktów. To jest trochę jak R&D, tylko w określonej kategorii produktowej. Uruszamy z nowym produktem i patrzymy, co się dzieje. I zadałem mu takie pytanie. Ile projektów doprowadzacie do końca? A on mi powiedział 9 na 10.
Myślę sobie, wow, to naprawdę jesteście niesamowici. Jak macie taką skuteczność, że 9 na 10 projektów kończycie, jest super. On mówi, nie jest super. Niektóre z nich są fatalne. Tak naprawdę 1 na 10 wypala, ale 9 na 10 doprowadzamy do końca, bo wstyd jest nam się przyznać przed samymi sobą, że zrobiliśmy coś do dupy, więc odpalamy. Nikt nie chce powiedzieć po roku, że pracowaliśmy nad czymś, co się okazało bez sensu. Więc przewalamy kasiorę, żeby nie było problemów. Żeby nie powiedzieli, on jest głupi, on nie potrafi. Jemu 3 ostatnie projekty nie wyszły. Co na to HR-y? Jak to będzie wyglądało na LinkedInie? A jeżeli popatrzycie i porozmawiacie trochę ze startupowcami, to takim common knowledge jest to, że 1 projekt na 10 wypala. Wszyscy o tym wiemy. Chodzi o to, że duża organizacja tym się różni od małej, że w dużej organizacji ważne jest jeszcze, kto na nas patrzy, co myśli o tym, co my robimy, czyje pieniądze wydajemy. Istnieje mnóstwo innych zależności niż tylko ja i szwagier i rynek. Bo kiedy jestem ja i szwagier i rynek, to to, że nam nie udało się od ostatnich 3 lat, to nie jest problem, bo wszyscy czujemy, że w korpo nam się nie uda. Jest nas 2, więc to jest dość proste wszyscy do ogarnięcia. Natomiast kiedy jest nas 500, jesteśmy spółką giełdowych, jest pierdyliard interesariuszy, którzy zaglądają i mówią, masz coś? Masz coś? Już tydzień na tym siedzisz, masz coś? Kiedy to będzie? Co masz? To nagle okazuje się, że odpowiedź na pytanie, mam coś, jest ważniejsza niż to, czy naprawdę coś masz. I to jest zjawisko, które jest powszechne w organizacjach. I teraz jeszcze jeden wątek zahaczający trochę o psychologię. Kreatywność okazuje się być odwrotnie skorelowana ze strachem. I to na kilku poziomach. Kiedy bada się przedszkolaki, to okazuje się, że na zoperacjonalizowanych skalach kreatywności najlepiej wypadają te przedszkolaki, które mają swój taki wynikający z temperamentu najniższy poziom strachu i najniższy poziom niepokoju. Te dzieciaki są najbardziej kreatywne. Ale kiedy bada się to w warunkach eksperymentalnych, to okazuje się, że dokładnie tak samo jest z ludźmi niezależnie od ich temperamentu. Kiedy pojawia się strach, kiedy pojawia się niepokój, ludzie zaczynają myśleć wąsko. Boją się eksplorować, boją się szukać. Stają się zwyczajnie mniej kreatywni, stają się mniej twórczy i dostrzegają znacznie prostszą, znacznie mniej ciekawą rzeczywistość, czyli mniej więcej taką, jaką widzimy wszyscy na co dzień. Więc wracając na sekundę do naszej skalowalności w biznesie. Ja sobie myślę tak, że skalowalność w biznesie to nie jest to, czy mój SaaS-owy system będzie się rozchodził na 5 czy 15 kontynentów, gdybyśmy mieli 15 kontynentów. To nie jest istotne, z ilu krajów będą ludzie z tego korzystali. Tak naprawdę na rynku, który zmienia się z roku na rok, skalowalność w biznesie to jest zdolność przekazywania innym tego samego ducha, który sprawił, że w ogóle coś powstało. To jest zdolność stworzenia organizacji, w której te 30 osób, które przyszło po mnie, myśli podobnie jak ja. A co tam? Sprawdźmy. Nie mamy nic do stracenia. Wydaje się to nieintuicyjne, bo kiedy już mamy pieniądze, to naprawdę mamy coś do stracenia. No what the fuck? To jest konkretna kasiora, którą albo tracimy, albo jej nie tracimy. Równanie wydaje się proste. Ale kiedy zaczynamy tak myśleć, wpadamy w kolejne, o których mówiłem chwilę temu. I to jest niezwykle trudne. Jak, będąc dorosłym, świadomym człowiekiem, biznesmenem, który załatwia kredyty, który załatwia linie kredytowe, który podpisuje dokumenty i zobowiązania, patrzeć na świat i na rynek jak dziecko, które nie wie, że coś się nie uda. To jest wyzwanie. Jeżeli myślicie, że udzielę odpowiedzi, jak to zrobić, to się mylicie, bo nie wiem. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że właśnie dzięki temu wyrosła branża HR-owa. Oni próbują na to odpowiadać, a ja się na tym nie znam. Ale też jestem menadżerem i mam swoje własne prywatne odpowiedzi, na które niestety nie mam badań, ale mam pewną intuicję. Intuicja przeważnie w życiu doprowadza mnie dość daleko. Jakiś czas temu, kiedy siedziałem sobie i piłem kawę na Trafalgar Square w Londynie, i zobaczyłem taką tabliczkę, która mnie bardzo zszokowała. Było tam napisane tak.
W trosce o dobro publiczne prosimy o niekarmienie ptaków. Zszokowało mnie to dlatego, że natychmiast pomyślałem sobie, o jak fajnie, w Polsce byłoby napisane nie karmić ptaków. A tutaj była jakaś taka forma, której nie mogłem zrozumieć. W trosce o dobro publiczne prosimy o niekarmienie ptaków. Gdyby przełożyć to na organizację, to różnego rodzaju normy, wytyczne, zasady, job description, zakresy obowiązków, schemat raportowania, to są wszystko rzeczy, które optymalizują ilość konfliktów w organizacji. Minimalizują je. Ja robię odtąd, ty robisz dotąd, jak doprowadzisz do mojego miejsca, to ja to ciągnę dalej, jak nie, to twoja wina. Proste, tak? Natomiast to sprawia, że przestajemy myśleć w jakiś sposób, dlaczego ja robię ten mały kawałek. Jaki jest szerszy obraz? Na jakim rynku my działamy? Te pytania stają się niewygodne. Więc jeżeli popatrzymy na to tak, w trosce o dobro publiczne prosimy o niekarmienie ptaków, to nie jest nakaz. To nie jest zakaz. To jest sugestia, prośba, na dodatek skierowana w taki sposób, że ja się czuję podmiotowy. Ja się czuję ważny. Ja czuję, że mogę zadać pytanie, a czy to naprawdę służy dobru publicznemu? A może te ptaki, to jest dobrze, że one są, bo one żrą komary, a ja nie lubię, jak komary żrą mnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ta bardzo prosta forma, która zwraca się w stronę hierarchii wartości, w stronę tego, o co nam chodzi, z czego wynika ten zakaz, otwiera mi jakieś klapki w głowie, żeby potencjalnie go zakwestionować. Żeby zastanowić się, z czego on wynika. On mi otwiera trochę oczy na świat. Więc wracając trochę do firmy, zauważyłem już, że nic nie działa tak dobrze, jak dać ludziom poczucie odpowiedzialności za to, co robią. Poczucie głębszego sensu. Kiedy zatrudniam pracownika, na początku daję mu takie stanowisko, po co menadżer? Tak? On ma chodzić i pytać, po co? Bo on dzięki temu zaczyna rozumieć po co. A jak mam szczęście, to zadaję takie po co, które mnie łamie, a potem siedzę miesiąc i modeluję różne głupie rzeczy, żeby to zrozumieć, tak? Chodzi o to, że jeżeli włączymy w jakiś sposób pracownika w hierarchię naszego świata wartości, w to, co sprawiło, że ta firma dzisiaj istnieje, co my zauważyliśmy, nie to, co się dzieje dzisiaj. Dzisiaj wierzymy, że za pierdyliard lat będziemy rządzić światem. To nie jest żaden świat wartości. Świat wartości jest u podstaw tego, co sprawiło, że ta firma zaistniała. Wierzymy, że jak jesteśmy szybsi i cwańsi, to zarobimy kupę kasy. Super, prosta wartość, oczywista, jasna. To bądźmy szybsi i cwańsi. To wierzmy w to, co sprawiło, że istniejemy, a nie w to, co sprawia, że trwamy. To jest coś zupełnie innego. No, ale oczywiście to, o czym teraz mówię, to jest trochę utopia. Dlatego, że bardzo ciężko jest to zrobić i gdyby to było możliwe, nie byłoby w ogóle tej historii, tej prezentacji. Jednak statystyka pokazuje, że w większości przypadków firma wraz ze wzrostem się usztywnia i staje się krótkowzroczna. Więc jeżeli mogę was zostawić z jednym nakazem, jedną procedurą firmową, to ważne, żeby to była dobra procedura. Dziękuję bardzo.